Open Science to koncepcja opracowana przez UNESCO, według której wiedza naukowa powinna być dostępna dla każdego, a samo tworzenie tej wiedzy inkluzywne i trwałe. Dzięki Open Science wiedza naukowa w wielu językach jest otwarta, dostępna i nadaje się do użytku dla każdego. A UNESCO zachęca naukowców, aby przyczyniali się do komunikowania tej wiedzy również do osób nienależących do społeczności akademickiej. Clarin.pl wspieramy tę ideę, dbając o jakość, dostępność i bezpieczeństwo danych, gdyż są one kluczowe do prowadzenia badań. Prawie wszystkie dane tekstowe mogą być przydatne nie tylko w naszej dyscyplinie, czyli językoznawstwie lub informatyce, lecz również w innych dziedzinach naukowych. Dane, o których tutaj mowa, są zawarte w takich źródłach jak korpusy, wordnety, słowniki, ontologie, drzewa zależności, czy też nagrania tekstów mówionych. Nasze centrum posiada certyfikat Core Trust Seal, potwierdzający zgodność danych produkowanych przez nas ze standardami i zasadą FAIR, czyli są findable, accessible, interoperable i reusable. Nasze dane są opisane metadanymi w taki sposób, aby znalezienie i dostęp do nich były możliwe zarówno dla człowieka, jak i komputera. Dane te muszą mieć możliwość integracji z innymi danymi, a także nadawać się do ponownego użycia. Aby to zapewnić, staramy się, żeby licencje badawcze były maksymalnie otwarte, jednocześnie zwracając uwagę na ograniczenia, jakie stanowią prawa autorskie, RODO czy charakterystyka danych. Jeżeli zatem zachodzi potrzeba anonimizacji danych, używamy do tego narzędzia Anonymizer, które usuwa z tekstu wrażliwe dane.